Jeżeli na swoim polu, na swojej plantacji, masz rzepak, który ma takie plamy i mniej więcej tak on wygląda, to ten wykład, ten niedzielny, jest właśnie dla Ciebie. Dlaczego chodząc po zamrożonym polu, będę mówił już o fungicydach w rzepaku? Dlaczego do tej pory o zabiegu T0 w rzepaku mówiłem tyle, co kot na płakał? Dlaczego uważam, że pomimo Obecnych beznadziejnych cen nasion rzepaku trzeba rozważyć aplikację w taki sposób, aby nam się to opłacało. Dlaczego wyjątkowo dużo będę mówił o fungicydach niesyntetycznych i czemu uważam, że ten wykład powinien obejrzeć każdy rolnik w Polsce, który zasiał rzepak w terminie. Moi drodzy, już w najbliższą niedzielę będzie mój wykład. Pierwszy w historii hektara wiedzy poświęcony zabiegowi T0 wiosennemu. Na plantacjach rzepaku ozimego. Serdecznie zapraszam, chłoniam się nisko. Moi drodzy, w ostatnich dniach jest bardzo głośno o wszelakich protestach rolniczych, o problemach z zalegającym ukraińskim zbożem w Polsce i o tym, jak to będziemy ratować rolnictwo w Polsce. I ten materiał, od razu powiem, jest dla wszystkich, nie tylko dla rolników. Bardzo proszę wszelakich konsumentów, abyście udostępniali ten materiał, bo ważne, żeby każdy z nas wiedział, gdzie są niestety i w jaki sposób tracone nasze pieniądze. <laughs> Moi drodzy, jeżeli ktoś występuje w telewizji i mówi, że no jest problem, dlatego że nie przewidzieliśmy sytuacji, nie sądziliśmy, że skala będzie tego tak duża, i dzisiaj musimy temu zaradzić, a jedynym sposobem zaradzania jest niestety, mówiąc wprost, rekompensata: są wydatki finansowe. Mamy protesty ludzi, którzy pracują w rolnictwie na granicy, mamy protesty ludzi, którzy tak naprawdę przez to tracą. I dzisiaj, nawet optymiści tej sytuacji sprzed kilku miesięcy stają się już pesymistami. Gdy słyszę o tym, jak ktoś mówi, że nie szło tego przewidzieć, to od razu zapala mi się w głowie lampka. Że ktoś, kto nie jest w stanie przewidzieć takiej sytuacji, nigdy nie powinien być u władzy. Dlatego, że naszą bolączką w kraju jest to, że ciągle słyszymy, że ktoś czegoś nie przewidział. Ten ktoś jest przez nas zatrudniony, bo przypomnę, że niezależnie od tego, kto rządzi w Polsce, niezależnie jaka to partia, czy to ludzie, ci ludzie są na naszych, delikatnie mówiąc, usługach. To znaczy, my im płacimy naszymi podatkami. Często o tym zapominamy. To nie jest tak, że oni pracują za darmo biorąc za to ogromny hajs, i na dzień dzisiejszy my, jako pracodawcy, bo naród jest pracodawcą rządu, tak naprawdę powinniśmy oczekiwać od władzy myślenia. O czym mówię i dlaczego ty mówię? No, bo jeżeli ktoś wprowadza w sposób całkowicie celowy i z premedytacją pojęcie zboża technicznego, które to powoduje, że można bez ograniczeń wprowadzać do Polski towar, którego nikt nie może po drodze kontrolować, tak, to szanowni konsumenci, moi rolnicy, dobrze wiecie, jest. Ci, którzy nie wiedzą, tak, jeszcze raz to powiem: wprowadzenie pojęcia zboża technicznego pozwoliło na niekontrolowanie towaru, który wjeżdża do Polski. Więc jeżeli ja to robię jako ustawodawca, to znaczy, że ja liczę się z tym, że wprowadzam coś nowego, czego nie jestem w stanie albo jestem przewidzieć skutków. Jeżeli widzę, że skala narasta po miesiącu, po dwóch, co robię od razu? Tnę to zagadnienie. Co to znaczy? Wycofuję się z pojęcia zboża technicznego. Dlaczego? Bo chcę naprawić sytuację. I tu pojawia się pytanie. Jeżeli do dzisiejszego dnia nie wycofałem pojęcia zboża technicznego, to czy ja kiedykolwiek chciałem naprawić sytuację? Czy tylko o tym mówiłem w telewizji? Bo tak wypada. Bo przed nami wybory, bo wypada, żeby odbudować wizerunek po błędach. Co to znaczy? To znaczy, że na dzień dzisiejszy w Polsce mamy układ, w którym osoby, które chcą w słowach coś zrobić, w praktyce fizycznie nie robią nic. Dlaczego uważam to jest ważne dla wszystkich konsumentów, nie tylko dla rolników? Dlatego, że szanowni konsumenci, my wszyscy w Polsce płacimy podatki: dochodowy, VAT i całą resztę. I bo prawda jest taka, wbrew temu, co niektórzy powiedzą, że VAT konsument płaci, bo konsument sobie na przykład z jedzenia VAT-u nie odliczy. Co to znaczy? To znaczy, że nasze pieniądze idą na utrzymanie ludzi, którzy są w Polsce ludźmi decyzyjnymi, decydentami, ustawodawcami, czyli mówiąc wprost, decydują, co się w kraju dzieje. I teraz, jeżeli mam sytuację, w której ktoś mówi, że trzeba teraz rozważyć temat rekompensat, żeby zrównoważyć, żeby wyrównać te straty finansowe spowodowane. Napływem do nas towarów z Ukrainy, no to tak naprawdę, uwaga, ktoś celowo wywołał na rynku bałagan, syf i dziadostwo, po czym ten sam ktoś mówi: Ok, to ja wezmę wasze pieniądze nastu wszystkich narodów i będę z tych pieniędzy to rekompensował. No niestety, gdybyśmy żyli w um, układzie, gdzie to jest przedsiębiorstwo, to należałoby oczekiwać, że ten czy ta grupa ludzi, która to zrobiła wyjmie z własnych kieszeni prywatne pieniądze i ludziom to wyrówna, bo tak to powinno wyglądać. W praktyce mamy parodię kraju, która polega na tym, że ktoś to narobił bałaganu i doprowadził do strat u producentów rolnych, czyli u naszej grupy, u rolników. Ten ktoś jednocześnie, czy ta grupa osób, bo tutaj nie chcę wymieniać nazwiska, mówiąc wprost, mówi teraz do nas tak, OK, narobiłem bałaganu, Przewidziałem, a może nie przewidziałem, bo to jest nieistotne, ale teraz go postrzątam waszymi pieniędzmi. Teraz zobaczcie, jesteśmy w kraju, który ciągle ma problem z kasą. Ciągle się zadłużamy, ciągle to, ciągle tamto. Ale jednocześnie mm, nie mamy problemu z tym jako osoby decyzyjne, żeby dalej popełniać głupie decyzje, podejmować głupie działania i w wyniku tego mówisz na końcu, że muszę użyć naszych wspólnych pieniędzy, żeby to ponaprawiać. I o ile. Niestety, rolnictwu należą się rekompensaty, dlatego że ta sytuacja nie powinna mieć miejsca. O tyle uważam, że ludzie, którzy do tego dopuścili i doprowadzili, to już nie jest istotne, czy celowo, czy nie, powinni odejść. Dlaczego? Dlatego, że strata jest moja, Twoja, Twoja, nas wszystkich, społeczeństwa, bo chcemy to naprawiać. Pieniędzmi wspólnymi, czyli pieniędzmi państwowymi. Najgorsze jest to, że wielu z nas tego nie rozumie, ale tak to po prostu działa. Drugi aspekt sytuacji, tej samej, który nigdy do tej pory nie był poruszony i to mnie bardzo szokuje i przeraża, moi drodzy, napływ do Polski zboża z za wschodniej granicy. Z jednej strony dążną naszych rolników, i naprawdę wierzcie mi, że to się nam nie należało jako sektorowi. Bo uważam, że nikt z Państwa, niezależnie jaką macie działalność, niezależnie co robicie, nie chcielibyście być dożynani, dobijani, dokopywani tylko przez to, że ktoś miał jakiś durny plan czy pomysł. Ale idźmy dalej. Każda, każdy kilogram, podkreślam, każdy kilogram zboża, który przyszedł do Polski i został w tym kraju, bo nie został zgodnie z obietnicą wywieziony z kraju, to każdy ten kilogram, który został tu, to jest kilogram zboża mniej w kraju, do którego miał dotrzeć, do krajów głodujących. Mówię tutaj na przykład o krajach afrykańskich, czyli mówiąc wprost, za każdym kilogramem, które tu zostało zboża, tam ktoś głoduje jeszcze bardziej. A bardzo często są to dzieci. Co i gdzie mi się to po prostu w głowie nie mieści. Jeżeli chcieliśmy pomóc, jeżeli chcieliśmy wykorzystać nadwyżkę w jednym kraju, czyli w Ukrainie i pomóc w kraju, gdzie to ma trafić, gdzie tego nie ma, czyli na przykład w krajach afrykańskich, to się nie wymyśla durnych przepisów, nie wymyśla się durnych zasad, nie wymyśla się pojęcia zburotechnicznego, technicznego, tylko po prostu zwyczajnie robi się korytarz, który ma doprowadzić do tego, że wszyściusieńko się po prostu przewozi tam, gdzie ma to trafić, nie dając po drodze żadnych możliwości na machlojki. A wierzcie mi, że w świetle prawa można zrobić tak hermetyczne prawo i tak szczelne, że się po prostu nic z tym zrobić nie da. Pytanie natomiast, czy to, co się stało, jest przypadkiem, czy celowym działaniem? Bo ja coraz częściej myślę o tym drugim, widząc próby załatania tego dziadostwa, tej dziury, tej nieszczelności i tak naprawdę tego ogromnego błędu. Dlaczego o ja tym mówię? Dlatego, że dzisiaj nawet moi hejterzy, ludzie, którzy hmm, widzieli w tym sens. Chociażby na walkę z inflacją, zobaczyli, że jesteśmy zawaleni towarem ze wschodu, a inflacja jak była, tak jest. Idźmy dalej. Dzisiaj ludzie, którzy uczestniczyli w wielu rzeczach, na przykład w zbiórkach żywności dla tego wschodniego kraju, za naszą wschodnią granicą, mówią no chwilę, to my tu zbieramy żywność, a do nas przyjeżdża 2 miliony ton zboża? To coś tu się nie zgadza. Żywność się zbiera dla Krajów, dla narodów, które jej nie mają, a nie zbiera się żywności dla terenów, które jednocześnie ja od ciebie biorę za darmo, a tu wam wypycham za kasę. Ludzie, czy wy widzicie ten absurd? Ja długo milczałem, bo uważałem, że ktoś się sam odezwie. Ku mojemu zszokowaniu nikt na to nie wpadł. Przecież my wszyscy chcieliśmy tam pomóc. Ale jednocześnie mamy parodię, która polega na tym że stamtąd przychodzi towar do nas w ilości jeszcze większej niż my daliśmy. Parodia goni parodię i nikt tego nie porusza, tak jakby się bał. Pytanie, dlaczego to jest tak mocno przemilczane. Ja wiem jedno. Podsumowując tą sytuację, bo nie chciałbym tego tematu ciągle ruszać, mam nadzieję, że dotrze ten materiał do jak największej ilości osób, oczu was bardzo, ale to bardzo proszę. Wiem jedno i to chcę podkreślić. Przeżyliśmy sytuację, w której... Określona grupa ludzi wyraziła zgodę na to, żeby ściągać towar, który jest, który miał być, przeznaczony dla ludzi głodujących, miał być sprzedawany do krajów z niedostatkiem żywności. Zamiast tego trafił i został w kraju, który sam ma nadwyżki żywności, sam produkuje bardzo dużo, i ten błąd doprowadził do pogłębienia się głodu w jednym kraju do spadku opłacalności w drugim kraju, czyli w Polsce, do zubożenia konsumentów, których to pieniądze będą na naprawianie tych błędów przeznaczone i nie zyskał. Niemal nikt, poza bardzo wąską grupą ludzi stracili, niemal wszyscy, a my siedzimy i patrzymy na to, jak gdyby nigdy nic. Zostawiam Was z pytaniem jednym. Kto jest najgłupszy w tej sytuacji? Konsumenci Rolnicy, czy może ktoś inny? To jest moje pytanie do Was. Jeśli zrobiłeś tylko jedną grzybówkę na jesieni, w sezonie 22, to ten wykład jest dla Ciebie obowiązkowy. Jeżeli masz rzepak, który był nawet odrobinę głodny azotem, to ten wykład jest dla Ciebie. Jeżeli masz rzepak duży, gęsty, z ogromną masą liści, to ten wykład jest dla Ciebie. Więcej nie będę mówił. Widzimy się w niedzielę o 8 rano, a ty zobaczysz, jako plantator rzepaku, że naprawdę można podejść zupełnie inaczej do ochrony fungicydowej w taki sposób, że będzie to miało dla Ciebie i dla Twojego portfela i dla Twoich roślin po prostu sens. Widzimy się w niedzielę na hektarwiedzy.pl. Kłaniam się nisko. Do zobaczenia.